Dzień dobry, moi drodzy. Witam Was serdecznie. Jestem Magda i tutaj na kanale opowiadam o duszy dla duszy, bo to jest nasz czas dla duszy. Dziękuję Wam z całego serca za to, że jesteście. Dziękuję. Wiem, że czekacie, bo dostaję niesamowite maile czasami. Piszecie to w komentarzach i właśnie chcę Was prosić o komentarze, o łapki, o to, żeby mój kanał się rozrósł. On się rozrasta pięknie. O subskrypcję. Jeżeli ktoś jeszcze nie zasubskrybował mojego kanału, proszę bardzo. Być może pozwoli mi to zrezygnować po części z ziemskiej pracy. Taki jest plan. I zająć się tutaj pracą duchową, bo dzięki temu też, że obejrzycie reklamę, YouTube wypłaca mi wynagrodzenie. A im dłużej będziecie oglądać, tym większy czas jest naliczony i wpadnie 2 centy. Nie są to kosmiczne pieniądze. Jeszcze nie są, ale może w przyszłości. Nie można się ograniczać. Jesteśmy jeszcze raz, kochani, jeszcze cały czas jesteśmy w tym wczorajszym dniu, w energii Syriusza, w planecie światła, w planecie uduchowionej, która niesie nam niesamowitą energię. I będę to powtarzać w kółko. Jesteśmy duszą zamkniętą w ciele. Jesteśmy energią, więc jeżeli coś nam jest dane od wszechświata, skorzystajmy z tego. Na moim kanale znajdziecie, wczoraj jest, już przedwczoraj była, ale wczoraj mogliście sobie skorzystać zamiast czytania z medytacji. Kto skorzystał? Super! Możecie korzystać jeszcze i jeszcze i jeszcze. Energia ta cudowna, ta brama lwa jest otwarta do 12-14 sierpień, no niektórzy nawet i twierdzą, że do 20, ale jak najbardziej do 12 na 100%, więc możecie, kochani, korzystajcie, naprawdę warto. To, że jesteśmy energią, to wiadomo nie od dzisiaj. To, że pełnia księżyca, nów księżyca, słońce, planety, retrogradacje planet, czyli cofanie się, czyli to, co nam niosą w odwrotnym kierunku, wszystko sprawia, że to wpływa na nasze zachowanie, na podejmowanie naszych decyzji, na kreowanie naszej rzeczywistości, na nasze myśli. A wiecie, że nasze myśli to nasze życie. Teraz jest nam łatwiej dotknąć w tym okresie, tutaj w sierpniu, jest nam łatwiej dotknąć tego świata duchowego. Wszyscy mamy te same możliwości. Nie ma ludzi, którzy to potrafią, a którzy to nie potrafią. Są ludzie, którzy się na to otworzyli i są ludzie jeszcze, którzy się nie otworzyli i są ludzie, którzy się na to zamknęli. Nie i koniec, oni nie będą, gadasz pierdoły i koniec. Co ty pieprzysz? Już nieraz słyszałam. No, dla niego pieprzę, dla siebie nie pieprzę. No trudno, no co zrobić? Ale chodzi głównie o to, żebyśmy sobie pobrali tyle energii, żeby nam starczyło na najbliższy rok. Bo za rok, 8 sierpnia, znowu będzie kolejny okres bramy lwa. Dlaczego lwa? No bo to jest akurat znak zodiaku, który króluje w tym okresie i dlatego to tak się nazywa. Ale przy okazji też, która energia, która jest nam dana w tym czasie, właśnie bardzo mocno pasuje do lwa. Mamy siłę, mamy moc, wiemy, czego chcemy. Jesteśmy wrażliwsi też na kontakt z istotami świetlistymi. Więc kochani, nie ma co się opierdzielać, tylko trzeba się zabierać do roboty. Ci, którzy jeszcze bronią się przed medytacjami, to polecam naprawdę bardzo. Zobaczcie, tak jak nasze ciało. Chodzimy na gimnastyki, ćwiczymy, ruszamy się. Tak nasza dusza również potrzebuje pracy. Tak jak swoje ciało balsamujemy, swoje ciało karmimy, tak medytacje to są balsamy i pokarmy dla duszy. Więc kochani, naprawdę warto. Możecie sobie robić swoje medytacje. Na czym polega medytacja? Medytacja to nie musi być godzinne siedzenie w kwiecie lotosu, w pozycji kwiatu lotosu. Chociaż świetnie, jak ten om wypuścimy, bo to jest dźwięk pierwotny, więc on świetnie nam się będzie sprawdzał też. Tak sobie zamknąć oczy. Możecie sobie złożyć palce tak, tak jakoś tam, jak chcecie, jak Wam wygodnie, albo unieść ręce do góry i tak om. I jak dłużej się da ten dźwięk wydobywać, zobaczycie, co się stanie z Wami.
Postarajcie się chociaż tak, no nie wiem, z 3 minuty. Zobaczycie, jak wasze ciało się uspokoi, jak wasza głowa się uspokoi. Posłuchacie, poszukacie sobie na YouTubie też dźwięk OM i puścicie, i równo tam chyba mnisi tybetańscy pięknie ten dźwięk przedstawiają. Postaram się link wrzucić w opisie. To sobie zobaczycie. Po prostu rewelacja. 5 minut dziennie i jesteście zresetowani. Jesteście oczyszczeni. Niewiele trzeba. Dostaję też czasami wiadomości takie, że słucham, a nic nie idzie. Wiecie, od samego słuchania nic nie pójdzie. Trzeba do tego wszystkiego, i to z naciskiem na trzeba, dołożyć pracę. Bo kiedy tylko słuchacie, no to kiedy ja bym tylko mówiła, to w sumie też by się nic nie zadziało. Ale kiedy dołączam do tego wszystkiego praktykę, zaczynają się dziać cuda. Ja nie medytuję godzinami, bo nie mam po prostu na to czasu. Ale przed chwilą, rano, kiedy wstałam, zrobiłam sobie kawkę, postawiłam sobie tą kawkę, usiadłam, zamknęłam oczy i właśnie pobawiłam się dźwiękiem OM. Dosłownie 3 minuty mi to zajęło. Jestem wyciszona, uspokojona, jest zupełnie inaczej. A kiedy rano wstałam, zadziało się w mojej głowie 1000 pomysłów. Co ja mam dzisiaj zrobić? Czy to, czy tamto? Czy rozpakować karton, czy jeszcze nie? Czy lepiej iść z dzieciakiem na basen? Tak to, kochani, bywa. To jest normalne. W głowach nam się robi bałagan. A w szczególności, jak już powiecie głowie, że idziecie medytować, że idziecie ją uspokoić, no to przecież ona oszaleje. Nasze ego to taka sfrustrowana baba, wiecie? Jak jej się coś powie, no to poszło. To zrobi po prostu wszystko, żeby was tylko na 5 minut nie posadzić. Spróbujcie, załączcie sobie wczorajszą medytację. Niech ona pójdzie, popatrzcie sobie. Jeżeli czujecie brak miłości, włączcie sobie medytację. Na moim kanale możecie sobie wybrać, możecie poszukać innych, możecie stworzyć własne, takie jakie wam pasują, żeby na pokochanie siebie. Czym jest to pokochanie siebie? Czym jest to dbanie o siebie? Czym ty dla siebie jesteś? Czym, kim dla siebie jesteś? To jest bardzo ważne. To jest też bardzo ważne, żebyśmy wiedzieli, kim jesteśmy, czego pragniemy. Jak nie wiemy, to medytacje nam w tym pomogą, bo pomogą nam wyciszyć głowę, otworzyć nasze serce i znajdziemy odpowiedzi na nasze miliony pytań. Warto, kochani, naprawdę warto, uwierzcie mi. To co, wyciągam kartę na dzisiaj. Dzisiaj troszkę o energii, troszkę o medytacji. A, i jeszcze jedna rzecz. I ostatnio też przyszła do mnie wiadomość, bo ktoś miał sesję czytania Kronik Akaszy z pół roku, no i okazało się, że się nic nie zmieniło. Nic się nie zmieniło, nic się nie zadziało, nic się nie zrobiło. I wracam pamięcią, może nie tyle pamięcią, ale co w tych moich zeszytach, słuchajcie, szukam, no i pytam się, czy stosujesz to, czy robisz to. No nie, bo nie mam czasu. No to, kochani, cudów nie ma takich, że jak my nie podejmiemy pracy ze sobą, to nikt za nas tego nie zrobi. Choćbyśmy poszli nie wiadomo do jakich wróżek, nie wiadomo do kogo, to się samo nie zrobi. To mamy my zrobić. Pomyślcie sobie, jaki byłby sens tego, że ja tu cierpię, mam karmy do przepracowania, traumy, lęki, idę to sobie do czarodzieja, czarodziej weźmie ode mnie pieniądze, zrobi czory, mary, hokus, pokus, jesteś czysty, nie masz nic. Nie ma tak. To może zadziałać na chwilę, ale na pewno nie na dłuższy czas. Tą rzecz ty musisz przepracować, tą rzecz ty musisz oczyścić, tej rzeczy ty musisz pozwolić się uwolnić. Bo jeżeli będziesz trzymał w sobie coś, to żaden czarodziej tego z ciebie nie wyciągnie, bo to jest twoje. I nie ma. Mogę się mylić, ale tak po mojemu. Jeżeli coś jest moje, to ktoś jak najbardziej, ktoś, kto się na tym zna, może mi pomóc, powiedzieć, jak mam to uwolnić, ale za mnie tego nie zrobi. No dobrze, to pracujemy. Pracujemy, jeżeli będziemy pracować, zobaczymy efekty naszej pracy.
na kanale macie już świadome myśli, świadoma rzeczywistość. Od dzisiaj ruszamy z powrotem z wdzięcznością i z czakrami. I ta praca, zobaczycie, będzie się opłacać. Będzie cudownie. To co, karta na dzisiaj. Archanioła Michała. Chodź, Archaniołku. Co karty chcą nam powiedzieć? Co ona nam na dzisiaj chce powiedzieć? Tak mi się mocno te karty w rękach trzymają, jak nigdy, widzicie? Bardzo fajnie. Co nam chce Archanioł? Wierz i ufaj. Dokładnie. Zanim pójdziesz dziś spać, powiedz Archaniele Michale, proszę wejdź do moich snów i zamień strach na wiarę i zaufanie. Pozwól mi być przepełnionym siłą, odwagą i pewnością siebie. No, widzicie, jak tych kart nie kochać. Wierz i ufaj. Dokładnie. Poproście Archanioła Michała, żeby strach, który jest w was, lęki, jakieś obawy, niepewności, żeby to przetransformował. On to potrafi, on wam pomoże, ale to jest wasz Archanioł. To on nad wami stoi, on wam daje swoją energię i to on wam pomoże na waszą prośbę. Na, dlaczego? Bo mamy wolną wolę i to my decydujemy, co my możemy. Co nam tutaj opis mówi? Aby rozwiązać tę sytuację, musisz uwierzyć w to, że od tej chwili wszystko jest uleczone i pełne. W miarę, gdy twa wiara staje się coraz silniejsza, droga do boskich rozwiązań będzie otwarta. Zaufanie umożliwia umysłowi i ciału odpoczynek, który powoduje wzrost kreatywnej energii i siły. Dwóch wartości, które będą szczególnie pomocne. Możliwe wybrane znaczenia karty. Obecna sytuacja zakończy się szczęśliwie. Pozytywne myślenie przyspieszy oczekiwane rezultaty. Zmartwienia. Oddaj Bogu i aniołom. Zaufaj osobie, o której się czegoś dowiadujesz. Uwierz w siebie. I modlitwa. Tą modlitwę napiszę w opisie. Będziemy ją mieć. Przytulam was bardzo mocno. Życzę cudownego dnia. Zostawcie komentarz, proszę. Jeżeli możecie, to udostępnijcie. Jeżeli chcecie, to obejrzyjcie reklamę. Obiecuję, że będą tylko na początku i na końcu. Dziękuję z całego serca. Życzę cudownego dnia. Dnia świadomego, że jesteśmy energią. Jesteśmy energią w ciele i korzystajmy najbardziej, jak możemy z tego. Dziękuję wam. Magda.